Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj będziemy się uczyć, jak jeździć, jak grać na kierownicy w Forza Horizon 4 specyficznie, ale też opowiem o innych grach wyścigowych, które gram na kierownicy. Więc co, zaczynamy? Przede wszystkim trzeba przyjąć sobie na początku do wiadomości, że czy to jest Forza Horizon, czy to jest Assetto Corsa, czy to jakiś iRacing, w żadnej z tych gier nie będziesz miał odwzorowanej jazdy na kierownicy, tak jak masz to w rzeczywistości. W rzeczywistości samochody prowadzą się zupełnie inaczej i odczucia z jazdy są zupełnie inne niż podłączona do biurka kierownica i fajnie, nie? I musisz przyjąć to do wiadomości, że no nie masz co tu oczekiwać za bardzo takich rezultatów jak z rzeczywistości w żadnej grze obecnie. Co byś nie zrobił? Więc jak to przyjmiesz sobie do wiadomości, to wtedy zaczniesz brać pod uwagę takie rzeczy jak przyjemność z jazdy w grze i dobra zabawa. I wtedy jesteś na dobrej drodze, żeby czerpać przyjemność z jazdy na kierownicy, bo na początku jest naprawdę bardzo ciężko się nauczyć, jakby zrozumieć, w jaki sposób działa gra i w jaki sposób dana gra przekłada swoje siły różne na to, co się dzieje z twoją kierownicą, na to, jak ty odczuwasz ten samochód w grze, czy cokolwiek, nie? W przypadku Forza Horizon 4 jest tak, że no tutaj głównie grają gracze na padach. Dodatkowo mamy grę cross-platformową, więc często też spotkacie graczy xboxowych, z którymi będziecie musieli stoczyć boje na różnych trybach. Czy to są rajdy, czy to są wyścigi jakieś tam szosowe, czyż nie wiem, jakieś totalne offroady. No musisz mniej więcej mieć tak kierownicę ustawioną, żeby może dobrze ci się driftowało jak lubisz, czy właśnie dobrze ci się ścigało jakby w stosunku do padów, żebyś po prostu mógł też z nimi konkurować. I na obecną chwilę, po roku grania na kierownicy, tak w kratkę, mogę powiedzieć, że jestem w stanie pokonać gracza takiego średniego, grającego na padzie, jadąc sobie na kierownicy. No myślę, że takiego pro gracza, który gra sobie na padzie, jest bardzo trudno pokonać na kierownicy. Większość graczy ma problem z rajdami, z jazdą po takim offrodzie, po szutrze, samochodem w Forza Horizon. Widziałem na wielu forach zagranicznych, że no ciężko jest opanować samochód, że samochód to tak jak teraz widzicie mi na lewo i prawo, jeździ jak chce i przeważnie większość graczy to kończy w ten sposób, że po prostu się odwraca samochodem dupą do przodu i to jest koniec, nie? Przeważnie ja jak gdzieś tam się ścigam na offroadach, po górach, gdzieś tam nie wiadomo gdzie, no to wtedy kierownica mi też potrafi zaszaleć i wyrwać samochód z przyczepności. Jakby ciężko jest opanować wtedy furę i ciężko jest konkurować z padem, który wiesz, ma maksymalny skręt w prawo, maksymalny skręt w lewo praktycznie w 0 sekund, nie? Od razu. Jakby nie ma o czym tutaj gadać. I żeby w ogóle móc konkurować z padem, żeby jakkolwiek się na początku przystosować do tego prowadzenia, jakoś dobrze wejść w jazdę na kierownicy w Forza Horizon akurat, to trzeba wejść w ustawienia kierownicy, bo to jest bardzo ważne. Ojej. To jest bardzo ważne, żeby sobie kierownicę odpowiednio ustawić. Więc wchodzimy w ustawienia, wchodzimy w controls i tutaj bierzemy sobie, czekajcie, nie to. Bierzemy sobie kierownicę, klikamy sobie zaawansowane i tutaj mamy różniaste slidery. Tak naprawdę to te tutaj slidery, które są, one są mało ważne. Jest tutaj coś takiego jak damper. O, nawet nie wiedziałem, że mam na stówę ustawione. To możecie sobie zjechać do 20 punktów. I tutaj najważniejsza opcja na samym dole, czyli ustawienie czułości kierownicy, ustawcie sobie na początku na 90. To jest ważne, to tak jakbyście zmieniali kąt skrętu kierownicy i wtedy będziecie mogli tak naprawdę nadążyć za padami. Jeśli macie trochę szybszą kierownicę, która szybciej wam będzie odwracać, możecie sobie ustawić nawet na 70, na 50, ale jeśli dacie sobie czułość na 0, to praktycznie no ciężko będzie wam jakkolwiek nadążyć za tymi padami, nie? Więc warto ustawić sobie jakąś tam wyższą wartość na początek. Najlepiej ustawić sobie 90, żeby
po prostu nadążyć, bo nie nadążysz za padem, nie ma szans, nie nadążysz za skręcaniem i będzie ci też ciężko driftować. Wszyscy drifterzy, którzy driftują w Forzie Horizon, mają ustawione gdzieś w okolicach 90-80 i jeszcze bardzo ważna rzecz, tutaj jest taki tryb symulacja, zaraz wejdziemy sobie w ustawienia. Ustawienia trudności. Jest tutaj coś takiego jak symulation, ale to z symulacją ma niewiele wspólnego i samochód będzie ci po prostu wariował nieprawdopodobnie. Więc jak chcesz sobie jeździć płynnie, ładnie driftować, to ustaw sobie sterowanie na normalne i tyle. Tutaj te wszystkie ustawienia trakcji, stabilności, ABS, to ustaw sobie tak jak ci pasuje. Na początku można sobie włączyć ABS. Kontrolę trakcji to w sumie nie wiem, czy to jest potrzebne na kierownicy, bo masz tutaj dosyć spory manewr, jeśli chodzi o dodawanie gazu. Na padzie nie masz takiego fajnego wyczucia jak na stopie, nie? Na stopie sobie ładnie możesz ten gaz dodawać i trakcję jest dosyć łatwo wyczuć, nie? Najgorzej jest właśnie z tym skręcaniem i ogarnięciem, co się właściwie z samochodem dzieje podczas gdy my sobie jeździmy nim, nie? Ciężko to ogarnąć, jakby jak samochód reaguje na to. A, i jeszcze ważna rzecz, tam w ustawieniach kierownicy możecie sobie ustawić, żeby były włączone po prostu wibracje, na tyle ile wam pasuje, nie wiem, na 50%, na 70% możecie sobie włączyć wibracje, bo wibracje czasami nas informują o tym, kiedy samochód zaczyna tracić przyczepność w Forzie Horizon, nie? I powiem szczerze, że akurat w Forzie Horizon bardzo dziwnie działa ten force feedback, bo naprawdę ciężko jest zrozumieć, kiedy samochód jest w przyczepności, a kiedy tą przyczepność traci, nie? Więc te wibracje troszeczkę mi kiedyś tam pomogły w zrozumieniu tego, kiedy samochód jest w tym drifcie, czy tam poślizgu, a kiedy nie jest, bo po prostu kierownica ci wibruje i widzisz, że coś się z samochodem dziwnego dzieje, wtedy najprawdopodobniej traci. No i teraz ja to fajnie czuję, bo mam te wibracje ustawione, ale też trochę na force feedbacku to czuć. Na mojej starej kierownicy na przykład tego w ogóle nie czułem, dlatego sobie ustawiłem wibracje, żeby mieć to włączone. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ustawienia. Dalej to jest kwestia treningu. Musicie sobie jeździć różne wyścigi, ćwiczyć różne typy nawierzchni. No jak ja sobie zjadę tutaj teraz na offroad tym samochodem, no to jest kaplica, nie? Ciężko jest opanować go. Akurat ten jest taki nawet w miarę znośny, jeśli chodzi o opanowanie, ale jak weźmiecie sobie na przykład jakieś Lambo z twardym zawieszeniem, no to będzie wam ciężko jeździć po tym, wiadomo, no będzie się wybijać co chwilę, będą jakieś dziwne rzeczy z tym samochodem działy i tak dalej, nie? Więc nie przesadzaj. Nie no, chodzi o to, że ustawienia samochodu też są bardzo ważne w zależności od tego, co chcesz w grze robić. Jeśli chcesz sobie w grze dużo driftować, to musisz mieć odpowiednio skonfigurowany pod kierownicę samochód do driftu. Bo jeśli weźmiesz sobie, grasz sobie na padzie i o, na padzie fajnie mi się driftuje tym samochodem, to na kierownicy też powinno się fajnie driftować. Nie. Musisz sobie od początku sam skonfigurować jakiś samochód do driftu i tutaj mogę wam pokazać kilka moich takich ustawień, które zawsze ustawiam do samochodów z silnikiem z przodu i napędem na tył. A weźmy sobie, ostatnio trenuję sobie tego Lexusa. Tutaj powinienem mieć takie ustawienia dobrane do kierownicy i powiem wam, że jak sobie takie ustawienia zrobicie do kierownicy, jak w tym samochodzie mam, to praktycznie zawsze będzie dobrze się driftowało na kierownicy. Warto się uczyć tego driftowania, znaczy tych ustawień, warto się uczyć jakby, żeby je opanować, no o to mi chodzi. Dobra, macie tak, z przodu macie małe ciśnienie, z tyłu macie duże ciśnienie, łatwiej wtedy jest zerwać i łatwiej jest kontrolować samochód. Tutaj ustawienia biegów to już tam według preferencji, jak wam się przyjemnie zmienia biegi. Na przykład tutaj w tym Lexusie mamy chyba 8 biegów, no to wolę sobie te biegi wydłużyć, żeby początkowych tych trójka, dwójka, czwórka nie zmieniać co pół sekundy, tylko żeby je zmieniać co jakiś tam czas, nie? Żeby po prostu były trochę dłuższe. Tutaj można ustawiać camber, można ustawiać nawet pozytyw, nie ma znaczenia, to ustawienie niewiele robi w Forzie Horizon, ale ładniej wygląda sobie camber, więc można zostawić negatyw. No i tutaj dajecie sobie front caster,
na 7 stopni, czyli maksymalnie, żeby jak największy kąt skrętu był. I tutaj ustawiacie wszystko na sztywno, zawieszenie możecie dać na sztywno. Tutaj dałem sobie troszeczkę wyżej zawieszenie z tyłu, nie wiem, nie pamiętam dlaczego, chyba ładniej wygląda po prostu. Ale dajecie sobie jak najbardziej na sztywno, żeby samochód był taki, wiesz, skręcasz i on też skręca, nie? A nie, że on czeka na coś. Więc tutaj też wszystko na sztywno, dajecie zawieszenie. Tutaj aero, to jak tam, nie ma też dużego znaczenia podczas driftu, bo zanim będziesz jechał odpowiednią prędkością, żeby to aero faktycznie działało, no to już praktycznie będziesz w ścianie. Nie no, dla takich prędkości driftowych to ten docisk nie jest aż taki ważny, chociaż czasami warto sobie dać, jeśli chcecie tam trochę szybciej jeździć driftując, to warto sobie dać trochę większy docisk na przód. Niektórzy dają na tył, w zależności od tego, jak się samochody tam jeździ. Ja tego praktycznie w ogóle nie ustawiam. I tutaj bardzo ważna też sprawa, znaczy no, ważna, nieważna, no, można to sobie ustawić, czyli ustawiacie sobie hamulec. Zobaczcie, że tutaj jest taki suwak. Jak dacie sobie na przykład na front, nie wiem czemu to jest tak, to jest jakieś dziwnie zrobione, ale dajecie sobie balans na front, to wtedy niby powinniście mieć 100% na przód hamulec, ale tak naprawdę musicie suwakiem zjechać sobie w tę stronę, żeby hamulec na przód był jakby w przeważaniu, nie? No zobacz, jak ustawię sobie na przykład na 0%, to mam na tył 0% hamulca. O to chodzi, nie? I zaraz wam pokażę, że to działa. No i tutaj dyferencja sobie ustawiam tak, że mam szperę na przyspieszanie i czyli 100% zapięty dyferencjał, czy tam zablokowany. I na zwalnianiu mam 70%, żeby samochód nie zaczął nagle się destabilizować, kiedy, wiesz, zacznę tam puszczać gaz albo hamować, to żeby ten tył mi tak, no, był taki bardziej stabilny po prostu. I zaraz wam pokażę z tym hamulcem, bo to jest ciekawe. Ja sobie nigdy tego nie ustawiam na 0%, dlatego że samochodem czasami chce się wyhamować przed zakrętem, żeby mieć odpowiednią prędkość. Ale jak w Fordzie ustawisz sobie tył na 0, to patrz, hamulec nożny cisnę i tył w ogóle nie hamuje. Możesz sobie w miejscu palić loćka, nie? Na padzie też można sobie oczywiście palić loćka bez problemu. To jest właściwie jedyna opcja, żeby w Fordzie Horizon palić loćka na tył. I to jest też ciekawe, że zobaczcie, tylne tarcze nam się w ogóle nie grzeją. Przednie już są czerwone, a tylne nie. Więc fajnie jest to zrobione, taki mały szczególik w Fordzie, że zobacz, hamuje sobie, no tylne koła tam wariują, nie? I tylne się w ogóle nie czerwienią, a przednie nawet trochę tam się zaczerwieniły. Zaraz jeszcze sobie tutaj pojedziemy. Także tak, jak chcecie sobie kręcić bączki, to tak jakbyście z tyłu trytytkami przewody od płynu hamulcowego spieli i sobie możecie kręcić bączki. Ja prawie nigdy nie ustawiam tego w ten sposób, dlatego że jak mamy hamulce tylko naprzód ustawione, to ciężko jest samochodem wyhamować, nie? Ja jestem drifterem, więc pokazuję wam też takie ustawienia driftowe, no ale podejrzewam, że część z was też interesuje się driftingiem w tej grze, bo driftuje się tu fantastycznie i dość, myślę, że łatwo się nauczyć, chociaż no ciężko jest zrozumieć, kiedy co się z tym samochodem dzieje tak naprawdę. Tak? Reszta to jest tuning osiągów, tam warto sobie zainstalować te, jak to się mówi, te wszystkie ustawienia, te wszystkie takie części na zawieszenie, żeby można sobie właśnie było to fajnie konfigurować, nie? I teraz jak macie hamulec nożny ustawiony tak, żeby był w przeważaniu naprzód, to możecie sobie ładnie też rotować samochód, po prostu naciskając hamulec nożny. I wtedy przód nam hamuje, a tył nie bardzo. Nie? Ops. Dawaj, 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 leć Lexus. Można sobie tak powoli latać. I za dużo gazu. No, muszę coś tutaj pokombinować z mocą, bo chyba mam tutaj z 800 koni jakoś tak, nie pamiętam już jak go tuningowałem, ile tutaj miałem. Ale nie lubię, jak samochód ma za dużo mocy akurat, bo naprawdę przyjemniej się w Fordzie Horizon jeździ samochodem, który ma mniej kunia. Ja tak jak grałem na padzie, to wszystkie samochody robiłem do klasy S2, napęd do 4 koła, klasa X, jest, 400 na godzinę, super! A jak się gra na kierownicy, to
jesteś takim dojrzałym kierowcą, wtedy szukasz sobie takiego jakiegoś samochodu, który ci się po prostu podoba z wyglądu i sobie kombinujesz tam, grzebiesz w tym tuningu i z czasem jak trochę więcej pogracie sobie na kierownicy, to zobaczycie, że nie jest to taka czarna magia z tymi ustawieniami, jak się wydaje, i też te ustawienia jedne coś tam robią, drugie tam nie bardzo, i tak trzeba się do tego przyzwyczaić, że to jest po prostu Forza. Jest to gra dla wszystkich, również dla tych osób, co grają na kierownicach, ale i dla tych osób, co sobie śmigają na padzikach, nie? No. No i cierpliwości, 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 ćwiczcie sobie, jeździcie sobie gdzieś tam samochodem, starajcie się wybierać jakieś bardziej wymagające traski, jakieś shooterki i jakieś takie wyścigi najpierw oczywiście z botami, żeby się nie denerwować, potem z prawdziwymi ludźmi. Z prawdziwymi ludźmi jest tak, że no, czasami cię spychają, jak cię spychają, to force feedback wyrywa ci kierownicę z rąk. To jest też takie dziwne, nie? Nieprzyjemne. No, innymi słowy, jakby rok temu zacząłem jeździć na kierownicy. Pierwszy raz w życiu w ogóle tak już pełnoetatowo, można powiedzieć. I co? No i wiem co czuje taki, powiedzmy, gościu, który dopiero zaczyna na kierownicy, no. Kupił sobie sprzęt za 1000 albo za parę tysięcy i kurde, nie potrafi jeździć i jest ciężko i myśli, że kierownica jest do dupy i nie chce już na tym śmigać, nie? Albo właśnie wyobrażał sobie, że jak kupi sobie taką kierownicę, to będzie mógł jeździć każdym samochodem na świecie, super samochodem, i będzie jeździć tak jak w rzeczywistości. No nie, no to jest po prostu taka dodatkowa kontrola tych samochodów w grze. Ale nie oczekujcie od kierownicy, od jazdy na kierownicy, że będzie się jakby jeździć zupełnie tak jak w rzeczywistości. No nie. Czy jakąkolwiek grę byście nie uruchomili, to odpowiedź jest zawsze ta sama. No. Nie ma to za wiele wspólnego z rzeczywistością. Po prostu. Już nie mówię nawet o przeciążeniach, ale o tym, jak się kierownica zachowuje podczas jazdy. Nie. No mniej więcej podobnie reaguje, tak? Ale sposób, w jaki się skręca, w jaki się bierze zakręty, w rzeczywistości jest totalnie inny niż w grze. I to musicie brać pod uwagę. Podejdźcie do tego po prostu jako do dodatkowego takiego kontrolera do gry. I tyle. I to jest takie, myślę, że zdrowe podejście, żeby się po prostu na tym dobrze bawić, nie? A nie traktować to jako taką... O, ja gram na kierownicy, jestem bardziej męski, bo kurde, gram w Assetto Corsa, jestem kurde świetny, nie? Nie, no po prostu. To jest taki dodatkowy kontroler. Jak sobie do tego podejdziecie tak na luzie, jak ja podchodzę, myślę, że to jest zdrowe podejście. No ale oczywiście każdy jest inny, nie? Kurde, no chyba wyczerpałem temat, jeśli chodzi o kierownicę, bo naprawdę nie ma tu co za dużo gadać. Reszta to jest trening i jakby dostosowywanie ustawień pod ciebie, nie? Cały czas jakieś tam ustawienia, zwiększanie sobie poziomu trudności tych ustawień, może zwiększanie sobie kąta skrętu, też jest fajne, że można sobie potem więcej, wiesz, kręcić, nie? A nic z samochodem się nie dzieje, więc na początku po prostu ustawcie sobie też ten mniejszy kąt skrętu, żeby się nauczyć i już! A potem to już przyjdzie z czasem wszystko, nie? Syk! No, także dziękuję wam, że byliście na tym odcineczku, takim krótkim. Jeśli macie jakieś pytania, ten odcinek, sekcja komentarzy jest od tego, żeby sobie pomagać nawzajem. I bądźcie dla siebie mili, tak? Bo jest zupełnie inaczej w internecie, jeśli ktoś jest dla siebie miły i chętnie pomaga komuś innemu, a nie tylko wyszydza i patrzy na innego jak na wroga. Tak jeszcze abstrahując już od tego odcinka, to powiem wam, że jestem teraz na takiej fajnej grupie facebookowej, gdzie akurat dużo się dowiedziałem w pewnej dziedzinie, ale nie dlatego, że ktoś tam, wiesz, zobaczył, że o, jestem nowy i o, ty nie umiesz, to jest głupie, zaczął mnie wyśmiewać albo coś takiego, tylko po prostu, ej, zobacz sobie to, ej, sprawdź sobie to, zobacz sobie tak. I jakby milej mi było też tam się udzielać i pomagać następnym ludziom, nie? A nie wiadomo, może i ty kiedyś będziesz potrzebował pomocy. Albo ty będziesz coś wiedział więcej, nie? Kurde. Będziesz coś wiedział więcej o jakimś temacie i możesz komuś pomóc. Po prostu. Tak to działa. Zawsze karma wraca. No.
Także bądźcie dla siebie mili w komentarzach i postarajcie sobie po prostu pomagać, odpowiadać. Jak coś wiesz więcej, pomóż komuś, daj komuś wskazówki, powiedz, ej, poszukaj sobie tutaj informacji i tyle, nie? Ja wam powiedziałem to, co moim zdaniem sądzę o jeździe na kierownicy. Jeździ mi się fajnie, bardzo lubię ten sprzęt. Nie tylko ten, ale też moją poprzednią kierownicę. No nic, trzymajcie się ciepło, do następnego. Hejas!